Kochani, wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia. Na święta Bożego Narodzenia życzę wam, byście byli jak żubry. Silni i pełni energii. No, a czasami odpoczywali. Życzę wam, żebyście nie musieli za bardzo się śpieszyć. I żebyście mieli czas pójść do lasu, przewietrzyć głowę. Życzymy wam, żeby każda przeszkoda, która pojawi się na waszej drodze, okazała się łatwa do pokonania. Czego wam życzę w te święta? To dużej ilości pierogów z kapustą i z grzybami, ale z grzybami prosto z lasu. Przeżyjcie się przez gąszcz codziennych spraw i na ten święty czas stańcie się beztroscy jak dzieci. Żebyście spędzili jak najwięcej czasu na łonie natury właśnie ze swoimi najbliższymi, tymi najmłodszymi, ale też i tymi starszymi. Słuchajcie, wykupcie od nich 1000 buziaków i mnóstwo przytulasów, bo jak skończą 18 lat, to już się nie będą chcieli przytulać. Żebyście wsłuchiwali się w głosy waszych braci mniejszych. Być może to jest właśnie ten czas, kiedy przemówią ludzkim głosem. No i powiedzą, że chcą do lasu. No i o naszych korzeniach pamiętajmy, bo to niezwykle istotna sprawa w naszym życiu. Co byście z kamratuma i familią Zowdy uradowani byli i co by wam dzieciątko przyniosło tyle gryfnych geszynków, co świrków w tym lesie. Bądźmy wszedźcie dobre myśli, życzmy sobie zdrowio, szczęścio, a Bóg łaska swoją zesle i uchroni od nieszczęścia. To naprawdę nie jest ważne, ile potraw znajduje się na waszym wigilijnym stole, no i to czy uda wam się je wszystkie skosztować. Chociaż dla mnie to jest trochę ważne, ale nieważne. Najważniejsze to jest to, kto z wami przy tym stole zasiada. Bez względu na to, czy święta spędzacie gdzieś w górze, gdzieś głęboko w lesie, w zaciszu domowego ogniska, czy może jest to miejska dżungla, tak naprawdę najważniejsze jest tylko to, czy spędzacie je z tymi, których kochacie. A kaloriami ze świąt nie musicie się przejmować, bo wszystko spokojnie spalicie na rowerze, na jednej z wielu dróg rowerowych, które udostępniają darmowo lasy państwowe. A ja wam życzę przede wszystkim tego, żebyście się spotkali tak mocno rodzinnie, przy opłatku, ze wzruszeniem, w cieple, z miłością. I życzę optymizmu, wiary i miłości. Wszystkiego najlepszego. Dasz Bór. Czym prędzej się wybierajcie i życzenia przesyłajcie dla pani pana, dla pani pana i pana też.